65. edycja WordPress Photo do zobaczenia od dziś w Nowochódzkim Centrum Kultury. Ta edycja konkursu zdecydowanie różni się od poprzednich. W poprzednich latach nagradzaliśmy kategorie względem tego, co znajduje się na zdjęciu, to znaczy czy to był portret, czy to była natura, czy środowisko na przykład, albo sport. W zeszłym roku zmieniliśmy strukturę konkursu na konkurs regionalny, to znaczy wynagradzamy 4 formatowe kategorie, czyli zdjęcie pojedyncze, historia, projekt długoterminowy i otwarty format w 6 regionach świata. Dzięki temu możemy pokazać dużo więcej historii, które nie znajdą się na pierwszych stronach gazet, ale powinny się na nich znaleźć. Pokazujemy naprawdę historię z całego świata. Co roku zadajemy sobie pytanie, jakie zdjęcie, jaka historia wygra tym razem? Tym razem wygrało zdjęcie zupełnie inne niż w poprzednich latach, ponieważ jest to pierwsze zdjęcie w historii WordPress Photo, które nie ma żadnych postaci. Na zdjęciu widzimy szereg krzyży, które znajdują się na miejscu zbrodni. Jest to miejsce w Kanadzie, w którym pochowane jest około 2000 dzieci rdzennych Kanadyjczyków. Jest to potworna historia dotycząca tak zwanych residential schools, szkół prowadzonych przez Kościół katolicki i rząd kanadyjski, mających za zadanie zrobić z rdzennych kanadyjskich dzieci dobre dzieci kanadyjskie. WordPress Photo jest tylko jedną z 6 wystaw fotograficznych, jakie możemy w tej chwili oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Kolejna edycja Siły Fotografii, a jak Siła Fotografii, to wszystkie galerie są poświęcone fotografiom. Mamy wystawę Michaela Hanke, to jest artysta z Czech, prezentuje wystawę Emocje, jest to 2-krotny laureat WordPress Photo. Kolejna wystawa to Piękni Ludzie Jany Nowickiej. Wystawa plenerowa na rynku Nowochódzkiego Centrum Kultury. Wystawa pokazująca fotografie lotnicze. Sławek Hesja-Krajniewski jest specjalistą w tej dziedzinie, fotografuje od lat. Wystawa Leszka Górskiego pod tytułem Acid, czyli kwas. To już jest bardzo mocno przetworzona fotografia. Jeszcze jedna wystawa, Siła Kobiet, mówię na końcu, może dlatego, że jestem jedną z autorek. Żeby zobaczyć najlepsze fotografie świata za 2021 rok, mamy czas do 8 grudnia. Nowochódzkie Centrum Kultury, Sylwia Paszkowska, Play Kraków News.